przeszukanie ich trochę za nim. To prawda, ale na szczęście mamy pewną przewagę nad Asamem. Symbole. Spójrzmy na mapę. Okej, zobaczmy. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Mogę śledzić trasę na bieżąco. Spójrz na tę wieżę. Wow. Z jej szczytu można by zobaczyć cały teren. Może. Okej. Będę wypatrywać Asawa. Super. Nie, żebym się nim specjalnie martwiła. A powinnaś. Tym razem już go nie zaskoczymy. Po tobie pewnie niewiele się spodziewał. Czekaj, to był komplement? To brzmiało jak komplement. Jego ludzie to krytyki, ale Asaf jest... Po prostu musimy go uniknąć. Nie rozumiem, co przyciąga ludzi do takich Asamów. To proste. Znajduje słabych ludzi i daje im władzę, poczucie celu. Poczucie celu. Kit im wciska i tyle. Jak w ogóle trafiłaś na Asawa? Co? Celowo? Wolę o tym nie mówić. Ewidentnie czuję do ciebie miętę. Nawet mi nie mów. Kiedyś to było wygodne, ale... Co? Opowiadaj. Wolałabym nie. Może przy drinkach? Nie ma tyle wody na świecie. Daj mi chwilę. Poczekam. Czas się zwijać. No dobra, ty się znasz na strategii. Co takiego knuje Asaf? Kazał ludziom się rozproszyć, żeby nas zatrzymał. Dziwne to jest. A ty co byś zrobiła na jego miejscu? Oprócz... zaczekaj. Spokojnie. Ludzie Asawa się tam czają. No, raz się żyje. Przecież się nie przesłyszałem. Nie jesteśmy sami. Wyłaź już. Wyłaź już. Zaczynamy szukać! Masz coś? U mnie czysto! Jasne. O,
możesz ty! Odbezpieczcie broń. Rozdzielić się! Tutaj pusto. A u ciebie? Tu ich nie ma. Sprawdzę tutaj. Ty zajrzyj tam. Dobra. Mamy spokój. Super. Tego to nie poznaję. To nie jest jeden z symboli. Musimy się skupić. Nigdy nie odrzucam szansy na łatwy zarobek. Ej, czy ten posąg nie ma w sobie czegoś dziwnego? Ma trójząb. Jeden z naszych symboli. Tak. I celuje nim w te ruiny. Racja. Dobra robota. Miło, że mnie doceniasz. Dobra, o czym to my... No nic. Jak mówiłam, oprócz zgolenia brody, zaczaiłabym się. Pozwoliłabym ci odwalić czarną robotę i po wszystkim buchnęłabym kiedy. Przebiegły plan. Praktyczny. Pozwala uniknąć ryzyka. Dobrze mieć cię po swojej stronie. Tak, owszem. Trochę się dziwię, że Asaf postępuje inaczej. Może jego ekspert wie więcej niż sądzimy. Tak. Tym bardziej przydałoby się działać jak najszybciej. Gdzie idziesz? Wspinamy się? Chciałabym, ale któraś z nas powinna wypatrywać Asafa. A, kolejny. Zobaczmy, do czego to służy. O, fontanny. Nie wiem. Tyle nie bomba. Raczej nie. Już nie leci. No
Okej, widać, tak to działa. Kolejna. Dla ciebie wszystko. Jeszcze jedna. Nadal to słyszę. Czyżby kolejna fontanna? A, wracamy do punktu wyjścia. Ciekawe. Jakiś hojsalski żeton. To nie jest jeden z naszych symboli. Po powrocie będzie można to opchnąć. Znalazłaś coś? Tylko jakiś żeton. Stary hojsalski rupieć. Przyda się nam? Raczej nie, ale jaki jest ładny. Naprzód. Tylko spokojnie. Okej, tam na górze? Na razie tak. Już prawie. Oto i nasze symbole. To trwało krócej niż myślałam. Trójząb Ganesi. Zobaczmy. Wskazuje wprost na hojsalskie ruiny. Stara forteca. Tuż za tamtym wodospadem. Dostaniesz na mapie symbol trójzębu. A w bramce numer 2... ciekawe, co to takiego. Zapisane. Sprawdźmy, co kryją drzwi z toporem. Stara forteca. W zboczu góry. Zaznaczę to na mapie rysunkiem topora. I na koniec drzwi z łukiem. Kolejna stara forteca. Na samym środku jeziora. Na skrobie na mapie łuk w tym miejscu.
Ale pięknie. Cisza i spokój. Mogłabym tak stać cały dzień. Nadine pewnie się zastanawia, gdzie zginęłam. Okej, serio, powinnam już zejść. Zupełnie jakbym spodziewała się jakiejś nagrody. Thank you.
Wow. Mogłam poszukać windy przed wspinaczką. I co? Warto było się wspinać? Jeszcze jak. Znalazłam 3 symbole. Serio? Tak. Każdy z nich wskazywał na inną fortecę. Trzeba będzie do nich zajrzeć. Świetnie. Zaraz wracam. Jasne. Sporo tego w okolicy. Świetnie. A procedury? Oczyszczamy teren, zajmujemy pozycję i czekamy na Asaba. Niech ruszy tyłem. Jest gorąco w świetle, a cienia coraz mniej. Twoja wygoda na pewno jest jego głównym zmartwieniem. Jest tam kto? Uważajcie! I tak cię znajdę! Mamy trupa! Mamy trupa! Mamy towarzystwo! Ruchy! Szukać! Wszystkim. To jak? Znalazłaś tam coś? Znalazłam kolejny żeton. Ma jakiś związek z Kłem? Raczej nie. To nic. Wystarczy, że odwiedzimy wszystkie zatarte porty. Zaczekaj. Jasne, czekam.
w ścianie klifu. Widzisz tę bramę? Jest w dobrym stanie. Idziesz ze mną? Chętnie rozprostuję nogi. Super. Co to za miejsce? Cholera wie. Fraser, chodź, zobacz. Co? Co się dzieje? Małpy. Widzę, że się cieszysz. Lubię małpy. W tamtych ruinach chyba coś jest. Tak, małpy. Oprócz małp. Popatrzmy. Też ci się wydaje, że to wygląda jak mapa? I to nasza mapa. Zaznaczę te miejsca na mapie. Jest szpara, akurat wielkości żetonu. Przetestujmy to. Kilka miejsc na mapie się zapełniło. Widzę. A jeśli znajdziemy wszystkie żetony? Popatrz na tę bransoletę. Pewnie należał do jakiejś królowej. Kolejny żeton do kolekcji. A co z tymi symbolami? Symbolami? Postaci to pewnie hojsalscy królowie. W sumie 11. Pomogą nam odnaleźć kieł? No raczej nie, ale... Łatwy zarobek. No. Właśnie. Chodź, bierzmy się do roboty. Hej, żadnych gapowiczów, sio! No, było tak fajnie. Chcesz, żeby narobiły na siedzenia? Nic nie widać. Ani nie czuć. Jedźmy. Idziesz? Robi się. Dobra, grzejemy stąd. Momencik. W porządku. Witam ponownie.
Da się tym zadzwonić? Ale głośne. Jak zadzwoniłam, schował się jeden z prętów. Twoi bracia i siostry już na ciebie czekają. Nie mogłaś zrobić tego ciszej? Nie. Trafiłaś na coś fajnego? Kolejny przepiękny żeton. Czekaj tu. Pewnie, tak. Poczekam. Jakież to cuda na nas czekają. Jakaś jaskinia. Się nie schowasz. Kolejny hojsalski żeton do kolekcji. Znalazłaś coś ciekawego? Mam następny żeton do naszej kolekcji. Wrócę za sekundę. Przyjęłam. Jedźmy. Przepraszam na chwilę. Poczekam. Drogę.
Zaczekasz minutkę? Jasne. Wskakuj do kieszeni, żetoniku. Bezcenny żeton. No, może nie bezcenny. Cenny żeton. Odsapnij sobie, zaraz wracam. Jasne, czekam. To dobry znak. Dosłownie. No to lecimy! No jasne, nie ma tak łatwo. Co my tu mamy? Czekałeś setki lat, żebym cię znalazła. Wynuchałaś co? Czekaj, nic nie mów. Znalazłaś kolejny żeton. Bingo! Zaraz wracam. W porządku. No dobra. Yeah.
Potrzebujesz podwózki? Znalazłaś coś? Dorwałam małą błyskotkę. Okej. Fraser, czekaj. Szlak tam się roi od żołnierzy. Rozejrzyjmy się. Po prostu wyjdźmy się. Sprawdźmy, co się dzieje. Ekspert Asawa kazał nam zachować najwyższą ostrożność. Jedyne, co potrafią, to wydawać rozkazy, a nam rzucają same ochłapy. Sprawiedliwość wymaga cierpliwości, bracie. Ej, mamy trupa! Oczy dookoła głowy! Dobra, wszyscy rozproszyć się! Uwaga! Kolejny nie żyje! Chyba coś słyszałem. Pusto. Dobra, czysto. Rozejrzyjmy się. Znalazłam jeszcze jeden posąg. Ten ma łuk. Celuje w tamte ruiny. Okej, do dzieła. Pan pójdzie ze mną.
chyba się nie obijałaś. Przytarciło mi się. Dobra robota. Niesamowite. Dobrze to ujęłaś. Przyjrzymy się z bliska? Jasne. Niesamowite. Ile czasu zajęło wyrzeźbienie czegoś takiego? Lata. Dziesiątki lat. Hojsalowie mieli smykałkę do rzeźbiarstwa. I do prowadzenia wojen. To też. W ten sposób upamiętniali swoje zwycięstwa nad Persami. Chyba dzielnie walczyli. Zgadza się. Niestety nie przetrwali. Ale nie ma tego złego, prawda? Znam skądś ten kształt. Tak, ten sam symbol jest na dysku. Zbliżamy się do celu. Na to wygląda. Znajdźmy symbole z dysku. To się czegoś dowiemy. Tak. Zbierajmy się stąd.
Ej, poczekaj. Fraser, przed nami rebelianci. Nie ociągajmy się. Zaraz. Terenówka. Cholera. Uważajcie! Gdzie jesteś, gnido? Asaf o tym wie? Wie. Słuchaj, stary, sam wiesz, że każdy był ogrem. Wkurzy się, jeśli się dowie. W tej chwili tylko ty wiesz o jego istnieniu, także... Mamy trupa! Odbezpieczcie broń! Mają się znaleźć. Już! Nie jesteśmy sami! Nie tak łatwo nie dorwie. Czysto. Zobaczmy, co tu mamy. Tu jesteś. Znalezione, nie kradzione. Hmm.
Daj mi chwilę. Pewnie, tak. Poczekam. Popatrzmy. Nabawię się niezłych odcisków. Dobrze, że nie zapomniałam głowy. Zaczynamy robić postępy. Dołączysz do zabawy. Dzięki za cierpliwość. Jak rzekł mój mędrzec, a brakuje kadabra. No to teraz mamy 11. Znalazłaś już wszystkie? 11 królów, 11 żetonów. Jedziemy do tych ruin z małpami? Jak chcesz, ty prowadzisz. No tak, to jest prawda. Idziemy? Pewnie.
to bardzo, bardzo ciekawą. Dostanę za niego pokaźną sumkę. No, chyba, że go zatrzymam. Co teraz? Może znajdziemy coś dla ciebie.